List do Galacjan koncentruje się także na tematyce, którą można by określić jako tematyka związana z tym, że istnieją w zgromadzeniu bracia, będący filarami zgromadzenia. I widzimy w tym przykładzie, jak oni właśnie uznali apostolstwo Pawła. To jest opisane w 7 rozdziale drugiego, w 7 wersecie drugiego rozdziału Galacjan. Raczej przeciwnie, gdy zobaczyli, że została mi powierzona Ewangelia między nieobrzezanymi, jak Piotrowi między obrzezanymi, bo ten, który skutecznie działa przez Piotra w apostolstwie między obrzezanymi, skutecznie działał i przeze mnie między poganami. Otóż, gdy poznali okazaną mi łaskę, Jakub i Kefas i Jan, którzy są uważani za filary, podali mnie i Barnabie prawicę na dowód wspólnoty, abyśmy poszli do pogan, a oni do obrzezanych. Mieliśmy tylko pamiętać o ubogich, czym się też gorliwie zająłem i co starałem się wykonać. Bracia, którzy zajmowali wysoką pozycję w zborze w Jerozolimie, jednogłośnie potwierdzili apostolstwo Pawła w jego służbie dla narodów, dla pogan. Uznali fakt, że głoszenie Ewangelii poganom zostało powierzone Pawłowi. Jemu zostało powierzone. Właśnie apostołowi Pawłowi. Ponownie, podobnie jak Piotrowi, zwiastowanie tej Ewangelii wśród Żydów. Potwierdzili również, że Bóg, który w niesamowity sposób działał przez Piotra, w nie mniejszym stopniu przejawiał swoją moc poprzez apostoła Pawła i jego służbę dla dobra pogan. Jakub, Kefas, czyli Piotr i Jan w tej sytuacji rozpoznali łaskę darowaną Pawłowi bez jakiegokolwiek ich udziału i jedynie ją potwierdzili. Przewodzący zgromadzeniu w Jerozolimie podali swoją prawicę apostołowi Pawłowi i Barnabie na znak jedności w tej sprawie. W ten sposób utwierdzili ich w przekonaniu, że mają iść do pogan. Zachęcili ich również, aby pamiętali o ubogich. A Paweł, jak wiemy, był zawsze gotowy, by służyć ubogim.